Cztery Oczy. Poranna rozmowa Radio Opole. Dzień dobry, a dziś gościem rozmowy w Cztery Oczy jest pan Marek Łabuciński, prezes pracowni Rozwoju Osobistego w Opolu. Jeszcze raz witam. Dzień dobry. Otóż, z opublikowanych niedawno przez Najwyższą Izbę Kontroli wyników badań dotyczących cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży wiadomo, że problem jest bardzo poważny, bo okazało się, że z przemocą za pośrednictwem internetu zetknęło się już prawie 40% uczniów, blisko 30% rodziców i 45% nauczycieli. Nie mówimy o osobach, które w ogóle nie poddały się temu badaniu i nie ujawniło tego faktu. Rzeczywiście tak jest, że dzisiaj w internecie możemy znaleźć informacje na temat siebie, które mogą nas doprowadzić do dalszych kroków. Ja mówię tutaj chociażby nawet o samobójstwach, bo do tego przecież nieraz dochodzi. Oczywiście. W internecie, jakby. To internet w ogóle się rozwija pod tym, pod tym względem. I coraz więcej jest takich sytuacji, kiedy szczególnie młodzi ludzie są, że tak powiem, hejtowani, straszeni, namawiani na różne rzeczy, głównie przez rówieśników albo przez nieco starszych. Tak? Te, te hejty, których fala się w tej chwili rozlewa, no, to, to, to głównie taka, bym powiedział, agresja rówieśnicza. A w Opole spotkał się Pana z takimi przypadkami, że. Przyszli do pana młodzież, dzieci, z takim problemem, że koledzy ich napastują w internecie? Jak najbardziej, to jest bardzo częste zjawisko. Natomiast ja to jako psycholog postrzegam, jakby nie przez samo medium, tak? No bo m, można powiedzieć, że taka agresja, przemoc rówieśnicza, czy w ogóle przemoc, tak? No po pierwsze, nie jest nowym zjawiskiem, ale na pewno takim zjawiskiem, które się rozwija. Natomiast internet jest po prostu łatwym, prostym i w miarę bezpiecznym medium do, do stosowania tej przemocy, tak? Więc ja bym powiedział, że to nie jest nowe zjawisko, tylko jakby nowe medium. Nie? Które z punktu widzenia młodego człowieka jest yy, no bezpieczniejsze i przynoszące przynajmniej potencjalnie mniej konsekwencji. Jak reagować w takich sytuacjach? Jak rodzice mogą reagować? I czy w ogóle można reagować? No bo ktoś może napisać bez żadnej odpowiedzialności w internecie, no i już poszło w eter do wielu. To znaczy, wie pan co jestem głównie profilaktykiem zawodowo, tak? Robię to od 20 lat i pracuję z mało I ja mam takie wrażenie, że yy, można by to robić na. Dwóch poziomach, w dwóch obszarach. Pierwszą no to oczywiście ograniczać samo zjawisko w sieci, tak? No na to mamy, mam wrażenie, dosyć umiarkowany wpływ, tak? Ponieważ jest to takie medium tak ogólnie dostępne, że pff, nie, nie bardzo wiem, jak to robić, poza taką kontrolą po prostu rodzicielską, wychowawczą jakkolwiek ograniczaniem, tak? Ale z drugiej strony, z roku na rok nie wiem, czy pan redaktor to zauważa, ale mam takie wrażenie, że świat biegnie do przodu, żyjemy coraz szybciej coraz więcej jest jakby zagrożeń albo takich zjawisk, które które, nas, które są zagrożeniem Natomiast my nie jesteśmy, że tak powiem, przygotowani na te zjawiska, tak? Ja bym powiedział tak, no samobójstwa jak najbardziej, tak? ludzie są zastraszani, ludzie są, że tak powiem, krytykowani tak rówieśniczo, są ofiarami yy, yy, takich zachowań agresywnych, ale z drugiej strony, też z roku na rok, z pokolenia na pokolenie, mam wrażenie, że mamy coraz mniejszą taką odporność emocjonalną na trudne sytuacje w ogóle, tak? Ja jako psycholog głównie zajmuję się. Yy, jakby wzmacnianiem odporności młodych ludzi na różne trudne sytuacje. A czego to jest y, przyczyna, że ludzie są mniej odporni psychicznie? No ja myślę, że to jest główną przyczyną tego, jest to, że my jako rodzice, jako wychowawcy coraz mniejszą uwagę na to zwracamy. Coraz mniej czasu mamy na rozmowy na trudne tematy, coraz mniej czasu mamy w ogóle na przebywanie z dziećmi, tak? coraz więcej pracujemy, coraz więcej, że tak powiem, biegamy. A stosunkowo nie, niewiele jest takich momentów, w których uczymy te nasze dzieci, jak sobie radzić z trudnościami. Tak? Co więcej, jest gro takich rodziców, którzy chronią swoje dzieci przed trudnymi sytuacjami od wczesnego dzieciństwa, tak? Tak, są mocno, że tak powiem, opiekujący się, wyręczający, natomiast moim zdaniem dziecko musi się spotykać z sytuacjami trudnymi właśnie po to, żeby sobie z nimi radzić w przyszłości. Je, jeszcze raz wrócę do raportu Najwyższej Izby Kontroli. Co zrobić w takich sytuacjach? Co powinni zrobić rodzice, jeżeli widzą, że ich dziecko jest obrażane i widzą, że to dziecko cierpi z tego powodu? Reagować, zgłaszać to on, te sprawy organom ścigania, Czy być może przemilczeć, żeby cała sprawa ucichła i, i żeby, no, żeby nie było rozgłosu? Nie, no oczywiście przemilczenie jest najgorszą rzeczą, którą można zrobić, tak? Moim zdaniem należy takie sprawy jak najbardziej zgłaszać, tak? ponieważ one powinny być ścigane. No. Tutaj, wydaje mi się, że jest to oczywiste, ale z drugiej strony absolutnie w takich sytuacjach należy jak najwięcej rozmawiać z tym dzieckiem na temat jego uczuć, tego jak się, jak się czuje, jak sobie z tym radzi, tak? Jeśli wymyka się to rodzicom z, pod kontroli, jeśli mają takie poczucie, że jakby nie mają wpływu, mimo tych rozmów, jakby nic się nie zmienia, tak? No to warto jest wtedy sięgnąć też po pomoc specjalisty. Rozmawiamy tu już przed dniem dziecka, ale też zauważyłem, że cyberprzestępczość prowadzi do samobójstw w coraz młodszym wieku. Pan również y, się zetknął z takimi przypadkami? Tak, tak. Jak się czyta różnego rodzaju opracowania, zestawienia, to wygląda na to, że rzeczywiście coraz więcej y, y, jest tych samobójstw, ale też dotyczą one coraz młodszych, tak? A z czego to wynika, że coraz młodszych? Powiem co, no, trudno jest o tym w ogóle mówić albo szukać jakiejś jednej konkretnej koncepcji, tak? Jak ja patrzę na moich klientów, na tych młodych ludzi, z którymi ja pracuję, tak? którzy, którzy się zgłaszają, to to chyba głównie wynika właśnie z prędkości życia. W sensie takim, że z jednej strony młodzi ludzie poruszają się po tym świecie, coraz bardziej chaotycznym świecie, coraz bardziej chaotycznie. Z drugiej strony, no, podejmują, coraz młodsze osoby podejmują takie role, które jeszcze, nie wiem, pokolenie czy dwa temu nie były im pisane. Pisane, tak? Czyli yy, no zajmują się rzeczami, które troszeczkę, że tak powiem, na, na, na które nie są gotowi. No, Czyli podobnie by... jak w tej cyberprzestępczości. Podobnie, tak. Bo tutaj okazuje się, że według yy, badań Polska jest na drugim miejscu pod względem samobójstw wśród dzieci. Na pierwszym miejscu są Niemcy, i tak też się zastanawiam. Nie zależy to od zamożności, no bo Niemcy są zamożnym krajem. Polska może trochę mniej. To od czego to zależy, że akurat w tej części Europy dzieci potrafią targnąć się na własne życie? Wie pan, co nie? nie zupełnie nie wiem, dlaczego tak jest. Dlaczego akurat Polska jest na drugim miejscu, a Niemcy na pierwszym? Nawet nie wiem, z czym to powiązać. Tak? Ja na to naprawdę patrzę jako terapeuta czy jako profilaktyk. I my, z mojego punktu widzenia samobójstwo jest, no jest pewną ostatecznością, tak? Czyli ktoś zostaje przyparty tak do muru i tak sobie mocno nie radzi, że się postanawia targnąć na własne życie. Natomiast ja w, w pracy zawodowej zajmuję się bardzo różnymi zachowaniami ryzykownymi, tak? Począwszy od narkotyków, nad cyberprzestępczością troszeczkę się zajmuję wśród młodzieży, tak? Czy, czy właśnie takimi w ogóle tematami cyber. Co dzisiaj jest Pana zdaniem największym zagrożeniem? Chyba nowe media jednak. Chyba nowe media i uzależnienia takie behawioralne z, związane z wykorzystywaniem nowych technologii. A jeżeli przychodzą do pana, przychodzi do Pana młodzież albo dzieci, jak można im pomóc? No bo bardzo często jest tak, że jeżeli ktoś idzie już do pedagoga albo do psychologa i wszyscy o tym wiedzą, to już ta osoba jest stygmatyzowana. Jak przekonać niektóre osoby, aby skorzystały z porady innych osób, specjalistów w tym przypadku, psychologów? No ja myślę sobie, że trzeba by było odkłamać troszeczkę rolę psychologa. No psycholog nie jest, że tak powiem, osobą, która zajmuje się jakimiś takimi przypadkami, nie wiem, chorób psychicznych, czy jakichś takich strasznych zaburzeń i to, że ktoś idzie do psychologa wcale nie oznacza, że ma tak zwany problem, tak? Może mieć jakiś dylemat, nie wiedzieć jaką podjąć decyzję, tak? Mieć pewne zawirowania, mieć problem z motywacją, żeby coś zrobić, tak? Po prostu skonsultować się, tak? Psycholog ee, to Trochę taka osoba, która no, towarzyszy podejmowaniu trudnych decyzji. A skoro zaprosiłem prezesa pracowni rozwoju osobistego, to siedziba tej pracowni gdzie się mieści w Opolu? Pracownia znajduje się na Habrach przy placu Aleandrów 8. To jest taki piękny domek jednorodzinny ze ślicznym ogrodem, więc zapraszam. I czym się Państwo dokładnie zajmujecie? Jakie prowadzicie warsztaty i szkolenia? My zajmujemy się e, szeroko rozumianą profilaktyką uzależnień, ale głównie taką luką w profilaktyce, która nazywa się profilaktyką wskazującą. To znaczy, jeśli mamy takiego młodego człowieka, który zostaje na przykład przyłapany na jakimś zachowaniu no niezgodnym z normą, z niezgodnym z prawem, na przykład na używaniu substancji. Narkotyków, dopalaczy, jakkolwiek, czy alkoholu, tak? bo w przypadku osób nieletnich to też nielegalna substancja. To często jest tak, że albo ten młody człowiek nigdzie nie trafia, to znaczy nic się z nim nie dzieje, albo trafia do terapii, która dla niego, w jego wypadku, jest dosyć mocno stygmatyzująca. Etykietująca, tak? Więc my, że tak powiem, pracujemy z takim młodym człowiekiem jeszcze profilaktycznie, a nie terapeutycznie i troszeczkę motywujemy go do tego, żeby się wycofał z tych no, negatywnych zachowań, takich, które mogą konsekwentnie zaburzać jego rozwój. Dziękuję bardzo. Dzisiaj Dziękuję. gościem rozmowy w cztery oczy był pan Marek Babuziński, prezes Pracowni Rozwoju Osobistego w Opolu. Dziękuję. Dziękuję. W cztery oczy. Poranna rozmowa. Radio Opole.